O tym, gdzie jesteśmy i co tu robimy, opowie Tomek Budziński. Tomku. Witam serdecznie. Witam. Znajdujemy się w chwili obecnej na stoisku dystrybutora fotelików firmy Axki szwedzkiej oraz japońskiej Takaty. Dwa słowa o firmie. W czym jesteście najlepsi? Przede wszystkim firma Axkit jest to producent, bardzo dobry producent foteli tyłem do kierunku jazdy. Fotele przede wszystkim przetestowane, foteliki, które naprawdę bardzo, bardzo fajnie się ostatnio sprzedają. Kolejna kwestia, japońska Takata, nowość na polskim rynku. Foteliki japońskiej marki, która przede wszystkim produkuje pasy bezpieczeństwa do auta, produkuje poduszki powietrzne. Bardzo fajna renoma marki, szczególnie za granicą oraz to, że no naprawdę mega, mega jakość wykonania tych produktów. Może, można powiedzieć, że jesteście orędownikami jazdy tyłem w Polsce? Mało skromnie mogę powiedzieć, że tak, że nasz zespół faktycznie jest zwolennikami takiego sposobu przewożenia dzieci. Wzorujemy się na Skandynawii, tak? Jest to bardzo popularne rozwiązanie w tamtej części świata. Poza tym dzieci naprawdę bardzo fajnie są przewożone, bezpiecznie i przede wszystkim komfortowo. Bo może się wydawać, że jest to mało komfortowy sposób przewożenia, ale niekoniecznie. Naprawdę dzieci mają dużo miejsca na nogi, fajnie leżą i naprawdę dużo widzą. Powiedz Tomku, na czym polega promocja fotelik z ubezpieczeniem? Większość produktów firmy Axkit jest objęta ubezpieczeniem NW na wypadek przede wszystkim kradzieży fotelika samochodowego. Jeżeli klientowi ukradną auto razem z fotelikiem samochodowym, dostaje on zwrot do 90% wartości fotelika. Również jest to ubezpieczenie na wypadek zniszczenia fotelika. Każdy fotelik samochodowy jest jednorazowy i kiedy uczestniczył on w zwykłej nawet kolizji, musi być wymieniony na nowy, ale firma ubezpieczeniowa w przypadku Axkida zwraca do 90% wartości tego fotela. I trzeci zakres ochrony, no to niestety, gdyby dziecku coś się stało w foteliku w czasie kolizji, również klient dostaje odszkodowanie. Dobra, co jako zwykły śmiertelnik powinienem zrobić po zakupie, żeby taki fotel zarejestrować? Przede wszystkim jest uruchomiona strona internetowa. Jaki adres? www.fotelikzubezpieczeniem.pl. Następnie na tej stronie trzeba zarejestrować swój produkt. Podać przede wszystkim PESEL dziecka, bo do każdego fotelika jest przypisane jedno dziecko. I oczywiście podać numer seryjny tego produktu. Czy to tyczy się tylko marki Axkit, czy również Takaty? Takata jest, jakby powiedzieć, jest to marka premium, dlatego tutaj przede wszystkim z automatu każdy zakupiony fotel tej marki jest wymieniany na nowy w ramach kolizji. Dodam tylko, że tutaj gwarancja jest nieograniczona, także tutaj nie ma 12 czy 24 miesiące. Każdy produkt firmy Takaty jest wymieniany nawet i po 4 latach. Jeżeli chodzi o ubezpieczenie, na razie jeszcze do Takaty nie zostało uruchomione. Czyli możemy podsumować, że jeżeli chodzi o Axkida, mamy ten fotelik z ubezpieczeniem i to ubezpieczenie jest ważne przez rok od daty zakupu. Zakupu, dokładnie. A jeżeli chodzi o Takatę, to fotele są objęte gwarancją dożywotnią i tutaj klient nic nie musi już ze swojej strony robić. Nic nie musi rejestrować, jest to wszystko w cenie zakupu. Dobra, powiedz mi na koniec, dlaczego warto kupić fotelik Axkit i dlaczego warto kupić fotelik Takata? Dlaczego fotelik Axkit? Bo przede wszystkim jest on w większości przypadków posiadaczem testu plus. Można poznać, jak jest to rygorystyczny test zderzeniowy i nie ma w ogóle tutaj więcej pytań co do tego. Poza tym są to foteliki bardzo komfortowe, bardzo duże, co naprawdę pozwoli przewozić duże dzieci. Jeżeli chodzi o Takatę, no przede wszystkim Takata marka premium. Mega materiały wykończeniowe, mnóstwo certyfikacji, a to, że jest to producent poduszek powietrznych do aut, pasów bezpieczeństwa oraz producent fotelików samochodowych do bardzo uznanych marek samochodów, jak BMW, Lexus czy Mercedes, to jest już dla mnie naprawdę bardzo dobre. Bardzo dobry produkt. Jasne, dzięki wielkie za rozmowę. Ja również bardzo dziękuję.